Prawdziwej miłości nie można kupić, ale ta może mieć realny wpływ na nasze oszczędności. Eksperci platformy MAM postanowili przebadać grupę 1000 Polaków i zadać im pytanie, czy ich związki realnie wpływają na domowy budżet. Tak, 80% badanych stwierdza, że bycie w związku to realna oszczędność. 388 zł to kwota miesięcznie, jaką można na osobę zaoszczędzić, a 1 na 10 par wskazuje kwotę ponad 1000 zł miesięcznie, którą oszczędza dzięki temu, że jest w związku. Oszczędności, które widać w pierwszej kolejności, to przede wszystkim oszczędności na umowach zakontraktowanych, czyli w pierwszej kolejności prąd, gaz, następnie usługi telefoniczne oraz umowy czynszowe. 3/4 badanych wskazuje, że koszty zakupów codziennych współdzieli, dzięki czemu widzą realną oszczędność. Skąd się biorą w takim razie oszczędności w związkach? Jak wskazują wyniki naszego badania, blisko 50% osób mówi o tym, że koszty utrzymania gospodarstwa domowego biorą wspólnie ze swoim partnerem. Natomiast 1/3 badanych mówi o tym, że koszty utrzymania gospodarstwa domowego bierze całkowicie na siebie. Co to tak naprawdę znaczy utrzymanie kosztów gospodarstwa domowego? To między innymi są zakupy, które robimy. Kobiety dwukrotnie częściej robią zakupy spożywcze, kosmetyczne i chemiczne. Mężczyźni natomiast biorą na siebie koszty chociażby usług telefonicznych, opłaty za prąd, gaz, telefon i co ciekawe, koszty utrzymania samochodu. Czy życie w związku się opłaca? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim jest to oszczędność, ale oszczędność tylko wtedy, kiedy mieszkamy ze swoim partnerem i współdzielimy koszty utrzymania.